spotkamy pana prezydenta po godzinach pracy, pan prezydent pracy w tym momencie na boisku. To forma relaksu po pracy? To forma relaksu zdecydowanie. Mecz towarzyski, mecz przyjaźni można powiedzieć. 23 Batalion kontra Miejska Komenda Policji Białopodlaskiej. Tam zorganizowaliśmy pierwszy mecz, chcemy to kontynuować. Myślę, że w przyszłym roku może nawet dwa zrobimy mecze. W tamtym roku kto zwyciężył? Komenda Miejska Policji. No, dzisiaj widzę, że są chyba też na tej samej drodze. To nic, mamy jeszcze szansę, jeszcze jest druga połowa przed nami. Bardzo miłe spotkanie z kolegami, funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji oraz żołnierzami 23 Batalionu Piechoty Lekkiej. Ich służba, jak mało która praca, wymaga nie tylko wyjątkowej sprawności umysłu, ale także zdrowego, mocnego ciała. Jesteśmy wszyscy dużo bezpieczniejsi, gdy widzimy, że podczas takich koleżeńskich spotkań, jak to dzisiejsze na boisku, pokazują, że ta sprawność ciała i ducha jest na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się bardzo i dziękuję panom komendantom oraz kolegom funkcjonariuszom i żołnierzom za zaproszenie na to spotkanie. Panie prezydencie, zaliczona asysta i bramka. Tak, miałem tę przyjemność. Piłka nożna to jedna z moich życiowych pasji. Z wieloma kolegami, funkcjonariuszami i żołnierzami znamy się z boisk w Białej Podlaskiej i nie tylko. Dzisiaj, mając tę wspólną radość, miałem podwójną, bo udało się strzelić bramkę. Najbardziej chcielibyśmy podziękować rektorowi i wszystkim osobom, które pomogły nam w organizacji tego meczu.